No dobra, jesteśmy na miejscu. Opuszczony ośrodek. Ośrodek dla pracowników PKP. Obiekt prawdopodobnie został opuszczony w 2010 roku. Jeszcze 6 lat temu znajomi tutaj byli, pokazywali mi zdjęcia. To dużo, dużo lepsze stanie to się zachowało. Teraz jak widać, pustostany, zrujnowane bez dachów, które już dachy do środka popadywały. Tutaj się było wyposażenie, pamiętam, piec był, sauna była kompletna. Zobaczymy, czy się coś się uchowało, wszystko już wynieśli. A to widzimy resztki pomostu, który był bardzo duży. I sam widok też jest bardzo ładny. Fajne jeziorko. Dobra, idziemy do pierwszego pustostanu. Na dole zobaczymy, co tu jest, bo nie będziemy szli ku górze. Popadały. Tak, jest malutki. No ale wszystkich zaglądać nie będziemy. Bo widzę, że to jest to samo. Zobaczymy co dalej. To będzie jak ładnie. 13 wydziemy. Strofy. To mi na kuchnię wygląda, ale zaraz zobaczymy do środka, co się znajduje. Pustostan zresztą. Wszystko pozrywamy. Nie pozyskiwali tutaj. Nie wiem. Co by mogli pozyskiwać? Kapelki? Czy tam dalej się znajduje? Zaraz wam opowiem coś więcej o tym tajemniczych w tych ruinach. Dobra, wyślij tutaj. Widzimy ten obiekt. Pójdziemy oczywiście teraz do piwnicy. Tutaj nie ma nic. Skupa wyciągane, przewody są wycinane. Te grube batony. Nie ma jeszcze. Zmieniłem latarkę na tą mocniejszą czołówkę. On to się ładuje, bo znowu jedziemy na bunkry, na te podziemia. Na 8 godzin muszę mieć 3 czołówki perfekt naładowane. Żeby później te światła nie został. Jedzie nas chyba 50 osób, się zarejestrowało na wyprawę, więc będzie ciekawie. Pomieszczenie. Nie wiadomo do czego służyło. Ciężko powiedzieć. Tak zostało zdewastowane. Wszystkiego nie pokradli, widzę, ale już szkują. I tu mam takie opuszczone miejsce. No, ale to byliśmy. Tam byliśmy, zobaczymy dalej. Kurde. Taka noc. Do kolejnego miejsca się spóźniłem z rokowym. No, masakra. Pustostan sam został. Chyba łasówka. Ale dach szczelny trzyma się. Posprzątane, muszę wam powiedzieć.
tajemnicze ruiny i opuszczone domki na wzniesieniu tuż nad brzegiem jeziora, wokół cisza, piasek, woda i las. Tak prezentuje się pozostałość po ośrodku wypoczynkowym w Gądkowie Wielkim, gmina Torzyn. Ośrodek wypoczynkowy należący wcześniej do spółki PKP. W latach 80. wydzierżawił okręgowy zarząd lasów państwowych w Zielonej Górze po zmianach ustrojowych w miejsce zarządu pojawił się regionalny dyrektor lasów państwowych, a dzierżawcą obiektu zostało nasleśnictwo Torzyn i wtedy ośrodek mocno poupadał. Tutaj ogólnie przyjeżdżali pracownicy PKP, czyli już wcześniej ten ośrodek mocno poupadał. Po prostu był bardzo zainwestowany, a nowemu nabywcy głównie chodziło o pieniądze, tak w skrócie powiem. Mówi się tym, że PKP bezprawnie, bez zgody nadleśnictwa ani dyrekcji wydzierżawił ośrodek. To mówi się sami dodać coś od siebie, jak znacie taką historię. Chyba tylko to, co zapoznałem się w internecie w domu, siedząc. Dobra, lecimy do góry. Ładne widoczki były tutaj. Oczywiście, o! Opuszek tutaj leży naprawdę sporo. W internecie można znaleźć takie informacje. Ja dobrze pamiętam, że PKP bezprawnie, bez zgody nadleśnictwa ani dyrekcji wydzierżawiło ten ośrodek dla prywaciarza z Zielonej Góry. Przestano tym odpowiednio zarządzać. Dzierżawca chciał czerpać głównie bieżące zyski. Degradacja postępowała. No i ośrodek wpadał w ruiny. Na terenie ośrodka znajdowały się głównie drewniane domki letniskowe. Głównym punktem był największy budynek ze stołówką i salą. Właśnie chyba tam byliśmy przed chwilą. Na którym urządzano różne imprezy, eventy. Głównym punktem było największe wesele. Poniżej przy plaży znajdował się bar, obok także przybieralnia. Nad jeziorem również był duży pomost, który widzieliście. Zostały z niego tylko ruiny, nasze same bale. Na chwilę tam zejdziemy. Zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj są. Motory gdzie stoi ładnie. Dobrze. Można też znaleźć informację, że na temat tego środka na plaży znajdował się duży basen. Dużo tutaj dzieci przychodziło właśnie, żeby się popuszczać w tym basenie. Powiem wam, szkoda tego obiektu. Każdy myślał, że nowy inwestor z Zielonej Góry rozkręci interes. A prawda jest taka, ośrodek został sprzedany tylko po to, żeby pozbyć się problemu. Bo koszta utylizacji i rozbiórki tego wszystkiego były ogromne, a dane leśnictwo wymagało prawnie. Skoro zostaliście tutaj las, teren leśny, to i taki porządek musi zostać po was pozostawiony. Tutaj pewnie jakiś garaż był. Tak troszkę to porozrzucane jest. Do wszystkich domków nie będziemy szli, bo wszystko to jest to samo, może tam dalej później, gdzie brama była zamknięta. Tu fajnie widać, że one są na takim tym, nie? Betonowy. Taki baraczek to jest. Śmierdzi jak kampingiem. A nie wchodzą tam kupę sufu. Do drugiego zejdziemy. Tam u dziadków znają i mieli kamping. Taki sam smród
Powiem wam, mam wykrywkę i teraz tak się bawię z wykrywaczem. I tutaj byłoby fajnie przyjechać z tym wykrywaczem. Podejrzewam, że fajne fanty by mogły się trafić, jakieś monety z PRL-u. Jakieś zagraniczne, bo nie tylko pracownicy kolei z tego środka korzystali, bo również pozostali. Kabel ciągnęli, też widziany. No idę dalej zobaczyć, co się ciągnie. Zobaczcie tą, ten główny budynek, gdzie była stołówka i ta sala. No to takie coś. Jeden z najbardziej zadbanych. Posadzone tektury. Może ktoś tam nocuje. Bezdomny. Pójdziemy do tego miejsca, zobaczymy co tam jest. Może to były jakieś łazienki, łaźnie czy co? Farby to chyba kilka warstw było. Tak, tu umywalki są. Głównie toalety były. I takie publiczne WC dla ośrodka. Z drugiej strony pewnie dla kobiet albo dla mężczyzn. Chyba, że łazienka była typowa umywalka. A to samo. No jest to wszystko to samo. O, to drzwi. WC. Powiem wam. Mam podpinkę spodni wyciągniętą, mi się nogisz. Po co? Muszę kupić jakąś taką termo spodnie, takie dłuższe do kostek. Może wtedy mi się tak nogi będą pocić. Tę samą koszulkę z drugim rękawem na buzera. Bo nieraz ten ochraniacz mi tam obciera plecy i poranione mam. Taka wódka. Chyba sobie w tym roku takie zakupy zrobię. Skoro chcę nie jeździć. To fajnie by się zabezpieczyć. Do góry nie idę, połowa nic nie ma. Powiedziałem, jak chcę stabilizatora włączać, bo strasznie obraz rozlany jest. GoPro jakoś to lepiej trochę działa. No, zobaczymy tam co jest. Czyli dobrze chciałem to obejść, bo tutaj już widzę szambo. Moim zdaniem. Mam taką fajną latarkę, później wam pokażę i pozostałe. Ale ona strasznie szybko przestaje pełną mocą świeci, bo ona się bardzo nagrzewa. To z tego, że ona ma, jest mocniejsza od tego piksela co mam. Jak ona po kilku sekundach przygasa i świeci jeszcze bardziej. Ale muszę, nie wiem, gdzie ja jestem. Jakiś piec, pomin, to duża wilgoć chyba, dlatego. O, to mamy kolejne wejście. Albo tu miejsce na kajaki były. Może tak być. Pamiętam, że gdzieś w jakimś pomieszczeniu, nie wiem czy to w tym budynku, czy bliżej wody, ale chyba w tym, stała wyciągarka do kajaków, no ale tu ściana. Po zdjęciach chłopaków bardzo to jest podobne. Ale to nie ma wyjątku. No, wyciągarka i kajaki w wodzie takimi drzwiami wszystkimi to prowadzić. Które taki śmiech był tutaj, bo u góry do budówka była. Komin tylko serczy. Aha, teraz ten zejście idziemy tu. Bo nie na wczasach jesteśmy. Hotel. Zero gwiazdek. Te domki tak wyglądają, jakby ktoś je wysadził od środka, naprawdę. Dachy pootwierane. Jak w pancerwerkach, jak konserwa. Wszystko runęło. No dziwne to, bo jedne są w takim stanie, drugie są w takim stanie. Lepszym, drugie w gorszym. Jakby ktoś już zaczął coś tutaj rozbierać. Mamy na własne potrzeby, a nie takie typowo rozbiórkowe, bo inaczej to typowe, które zabierają.
jest, a raczej nic ciekawego. Tu mamy jeszcze wybetowaną ścieżkę do głównej bramy. Tu za mną mamy wszystko sprawdzone. Cały obiekt, gdyby tam sprawdzić, jeszcze budynek, ale zainteresowałem się tym, bo foja na nim jest. Także będzie chciał posprzątać, tak? Posprzątamy delikatnie, że tak powiem. Bo tutaj to jest w tą stronę już. Wiatry tu mamy już coraz gorsze stanie te budynki. Prawdę mówiąc, ruiny, takie budynki. Ale jestem ciekaw tego, który tak ładnie wygląda na sedan Dykty, gdzie tam nie wiało. Jak będzie wracał, to zajdę. Tutaj coś w górę, a później tu. Tu dobrze widać, jak ta ściana runęła. Nawet i belki lub prysznice, nie? Tu mamy prysznice. Wraca się do szampan, pierdzieli, bo tam dziura jest. Tutaj mamy chyba też, tak, to jest prysznice. Są kontynuacja tego. Jeszcze kafelek nie pozabierali, widzę. Bo, to brzydkie. Ale śmieszne takie faliste, nie? Ściany. Jakby jakieś prefabrykaty. Ale długie to jest. Chciałem, że krótsze to będzie. Zobaczymy tutaj. Aha. Co nic nie ma. Może jakaś pompa to była. Hydrofor. Nie wiem, bo to rura gruba dość idzie. O, tu już natura swoje bierze. Gniazda porobione. Nie wiem, co tutaj będzie. Też zasiedlone. Trochę wentylacja chyba. Taka krucha posadzka dość. Zobaczymy tutaj, bo widzę, ładnie rwany było. Możliwe, że tutaj ten piec był. Bo on wcale mały taki nie był. Tutaj nic nie ma. No i nie wiadomo, co to mogło być. Prawdę mówiąc. Chyba coś z wodą związane, bo są doły. Tam dziura, tutaj flansza jest. No. Chyba tutaj jakaś przepompownia była, albo uzdatniali wodę. Ciężko powiedzieć. Ups. Ale ładnie tutaj jest. Ptaszki ćwierkają. Daleko od wioski, jakieś 800 metrów chyba od wioski jest. Mały taki wiochy, a jakiś dom jest. Chyba czynny dom. No tak to wygląda. Dalej nie wyjdziemy. Taki domek stoi. Zamieszkały. Nie wiem, co tutaj jest, ale to jest tak zarośnięte, że nie chcę się tam wchodzić, prawdę mówiąc. Żeby to sprawdzać. Może jakaś rozdzielnia tu była, bo jest tam transformator. Ale byłaby to rozdzielnia, to raczej byłaby formacja jakaś. A nie, zajrzymy. Dobra. Ciul z tym. Idziemy dalej. Powiem wam, że jest ciekaw, jak to się potoczy na CTT, bo to się... A chodzi o to, że... O, kafelki zostały. Chodzi o to, że na starych nagraniach widać, jak ludzie tu przychodzą i gdzieś mi się kąpać na plaży. To od groma wiary, bo plaża jest niemała. Fajne miejsce, ciche. Żeby to tak stało po prostu, nie? Ktoś to wykupił i nie inwestuje, to taka trochę lipa. Nie ma jak tam wejść, bo tam jest zarośnięta, nie będę się pał. Więc idziemy do jeszcze tych trzech budynków i spadam na chatę. O, tu się zamknął.
Nie wiem, czy to widzicie, ale faktycznie ktoś tam mieszka, bo widzicie? Tu jest papier toaletowy. Tu mamy krzesło. No, dobra. Nie wchodzimy, zamknięte na klucz. Tak jak na kartce ładnie pisze, uszanujemy miejsce. Co wam powiem, no. Spóźniłem się 6 lat dobrych. Tylko wcześniej to mnie tak za bardzo nie interesowało. Taki styl spędzania czasu. Gdyż w trakcie byłem kupywania mieszkania. Tutaj już dziecko jedno miałem na głowie. Pamiętam rodzinne problemy. W OSP też byłem. Cienie się tam udzielałem. Kursy, manewry, szkolenia, wyjazdy. I tak 2 lata temu ze straży zrezygnowałem. Trochę tego więcej czasu miałem. I robię to, co też lubię. Tylko robię w takim czasie, kiedy mam czas, kiedy mi się chce. A nie wtedy, kiedy przychodzi SMS, serena wyje i lecisz. Albo musisz jechać, żeby zaliczyć szkolenie, kursy i tak dalej. Więc ja się z wami żegnam. Może jeszcze jedno miejsce zaliczymy. Jak się uda, bo jest strasznie ogrodzone i przy ruchliwej drodze. Ale trzymajcie kciuki. Cześć. No niestety tego opuszczonego domu wam nie pokażę. Jeden jest w takim fajnym stanie, ale ludzie się kręcą. Mamy po 16. Drugi takim miejscu był, że i w fatalnym stanie, że nie było co pokazywać. Natomiast pokażę wam teraz takie dwa zdjęcia. Jest opisane jako zamek, ale to zamek to nie jest. To jest jakiś dwór, który na szczęście jest remontowany. I prawdopodobnie ocaleje, bo jeszcze 2 lata temu jak jechałem tą drogą na Krosnodrzańskie, to tragicznie wyglądało. Myślałem, że uda się wejść, coś ponagrywać. Ale no cóż, teren jest ogrodzony, pracownicy tam coś robią. Jakieś prace ziemne, tereny równają. Widać, że stara elewacja do cegły, cała skuta, okna powyrywane. Więc miejmy nadzieję, że zostanie to wyremontowane. Pozostaje za jakiś czas sam podjechać, zobaczyć jak to wszystko w jakim kierunku zmieniło.